Dzień dobry, witam w Wiadomościach Edukacyjnych. Za nami pierwszy miesiąc nowego roku przedszkolnego. Cieszymy się, że superbohaterowie najnowszego pakietu do wychowania przedszkolnego Mac Super Smyki zostały bardzo dobrze przyjęte przez dzieci w przedszkolach w całej Polsce. I co ważne, spełniają oczekiwania nie tylko przedszkolaków, ale i nauczycieli. Kolejne karty pracy Super Smyków, tym razem dla 3 i 4-latków już na przełomie stycznia i lutego. Czy istnieje możliwość rozwijania kompetencji przyszłości już w przedszkolu? Z małym misiem to możliwe. 4 października ruszył drugi moduł poświęcony kodowaniu o nazwie Kodujemy razem z małym misiem. Zapoznajcie swoich wychowanków z tą tematyką za pomocą zabawy, rozwiązując różne zadania. Treść misiowych łamigłówek oparta jest na autorskie zagadki misiowej mamy, ćwiczące umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów, czyli kompetencji niezbędnych w codziennym życiu. To co, gotowi? Nie zapomnijcie obejrzeć webinaru misiowej mamy poświęconego temu modułowi na grupie facebookowej Misiowe Inspiracje. Więcej informacji na tej stronie. A skoro o książkach i czytaniu mowa, trwa Narodowy Program Czytelnictwa 2.0. Dzięki niemu placówki mają możliwość doposażenia biblioteki w przedszkolach w nowości wydawnicze, a bibliotek szkolnych dodatkowo w sprzęt multimedialny oraz meble. Grupa MAT przygotowała gotowe zestawy produktowe z oferty MAT Dydaktyka i MAT Technologie oraz książki dwukropka. Termin składania wniosków upływa już 31 października. Czasu pozostało zatem niewiele. Warto wypełnić wniosek i otworzyć nowy rozdział biblioteki. Szczegóły na stronie mac.pl oraz oczywiście u konsultantów oświatowych MAC. Pracują Państwo na materiałach wydawnictwa MAC. Ścienny kalendarz świąt nietypowych, a więc kalendarz nietypowy, już czeka na Państwa i dostępny jest u konsultantów oświatowych. Żadne ciekawe święto teraz Państwa i przedszkolaków nie ominie. Prosimy o kontakt z konsultantem oświatowym MAC. Dziękuję, to wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu Wiadomości Edukacyjnych. Do zobaczenia.